mzpitu.tv. Giedrzwałt na Warmii należy do najsłynniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Sanktuarium Maryjne, cudowne źródełko, Droga Krzyżowa pomagają przybyszom nie tylko umocnić się w wierze, ale również wyjść z uzależnień. Po tę pomoc przyjechali uczestnicy 6 ogólnopolskich Dni Trzeźwości. Tutaj wiara. To jest małe, takie trudne do opisania, bo rzeczy namacalne można opisać, dotknąć, a tu nie. To jest takie miejsce specyficzne, Giedrzwałt. Dużo mówimy o Bogu, jakkolwiek Go pojmujemy. Tu my się spotykamy, są różne wiary, choć to jest miejsce katolickie nasze, ale jest bardzo dużo wiary, jakie wiary takich i naszych alkoholików jest. I tu nie ma, że nie możesz być, czy możesz być. Wszyscy jesteśmy wspólni na ten właśnie czas. Wspólnota daje siłę i wzmacnia wytrwanie w trzeźwości. Najtrudniejszy jest jednak moment uświadomienia sobie, że jest się osobą uzależnioną. Po 6 dniach już bycia w zakładzie karnym na Opolskiej w Olsztynie poszedłem na meeting i od razu skorzystając ze wszystkiego, z meetingów, z terapii w Iławie i pisząc, zostałem w celi sam, przez całą noc napisałem 13 stron, co alkohol dobrego dla mnie zrobił i dla mojej rodziny. I tam dopiero po 20 dniach będąc na terapii przyznałem się, że jestem alkoholikiem. Odebrało mi głos, przez tydzień czasu nie odzywałem się do nikogo. Siła giedrzwałckiego sanktuarium związana z wyzwoleniem od uzależnienia sięga 1887 roku. Byli tu ludzie z Ornety, rodziny z uzależnieniem, z problemem tym. I Matka Boża poleciła im bardzo dwie proste zasady, żeby wyjść, żeby radzić sobie z uzależnieniem. Zacząć żyć w abstynencji i trzeźwości, dwie rzeczy zaproponowała. Bardzo praktyczne i proste. Modlitwa, ale sama modlitwa jest niewystarczy, jeżeli ma współpracę z Bogiem. I zaleciła drugą część, a mianowicie po prostu przestać pić. Sięgać po kieliszek. To jest proste, te dwie rzeczy. I ta współpraca rodzi efekty. I tutaj się dzieją po prostu, ja doświadczam tu cudów w tej pracy terapeutycznej. Poczucie wspólnoty, wiara i terapia – to wszystko ma umocnić i pomóc w wychodzeniu z nałogów. mzpitu.tv